Obecnie w zajęciach klubu polkowickich Mastersów stale bierze udział około 30 osób. Wielu z nich ma karty Polskiego Związku Pływackiego i z powodzeniem reprezentuje Polkowice w zawodach w całym kraju. Najważniejsze są te Mistrzostwa Polski, ale no wszystkie zawody są dla nich bardzo istotne, bardzo ważne. Przynoszą zawsze złota, srebra, brązy. To różnie tak bywa. Nasza grupa jest największa, 12 osób, ale jest to wiekowo, 70+, więc... To są naprawdę wzory dla tych dzieci, dla swoich wnuków, którzy patrzą, jak oni pływają. Prezeska polkowickiego klubu nie ukrywa, że sukcesy Mastersów są możliwe dzięki wsparciu władz gminy. Wsparła nas na wyjazd do Poznania, sfinansowała nam transport, a to jest jednak bardzo drogo w dzisiejszych czasach. Zresztą zawsze dostajemy, na przykład koszulki dostajemy. Promocja gminy Polkowice jest bardzo ważna i cieszę się, że odbywa się ona właśnie dzięki polkowickim mastersom, pływakom, którzy w sposób wspaniały reprezentują naszą gminę na krajowych arenach pływackich. Jestem bardzo dumny z tego, iż te sukcesy są tak niebywałe, ale tutaj również warto podkreślić tą dbałość o kondycję, o zdrowie i też dobrego ducha, który w tym stowarzyszeniu udało się zachować. Klub sportowy Masters Polkowice jest organizacją pozarządową. Jego celem jest między innymi doskonalenie pływania, a także propagowanie innych form aktywności rekreacyjnej. Wystarczy się zapisać. Wypełnić deklarację, przyjść na basen o 6 rano i pływać z nami. Czy jest limit wieku minimum, dlatego że to są zajęcia dla mastersów, więc 21 lat jest minimum, a maksimum nie ma. Będziemy wspierać w dalszym ciągu tą dyscyplinę sportu, zwłaszcza wśród polkowickich seniorów. Ostatnio polkowiccy mastersi startowali w Poznaniu w Mistrzostwach Polski, gdzie zdobyli 35 medali.